O, ale pyszny syrop. Aleks, weź się w garść. Chcę tort. Zrobiłam jeden tort, zrobię i drugi. Czas zaczynać. Myślę, że trzeba wziąć jajka. Tak, ale trzeba obchodzić się z nimi ostrożniej. Dziękuję, babciu. Muszę rozbić to jajko. Oj, chyba skorupka mi tu wpadła. Jak ją wyjąć? Nieprzyjemnie jest dotykać surowych jajek. Ohyda. Uspokój się, zaraz pokażę ci lifehacka. Jeśli skorupka trafi do miski, możesz ją usunąć przy pomocy drugiej skorupki. Możesz działać dalej. A ty, Mary, daj mi cukier. Też go potrzebuję. Co ty zrobiłaś? Przez ciebie jestem cała w cukrze. Ale nie szkodzi. Wracam do robienia ciasta. Aleks, poczekaj. Cukru trzeba dodać tylko troszkę. Dobrze, babciu. Myślałem, że tort musi być słodki. Nasypię troszeczkę. Brawo. Jakie troszeczkę? Co to za tort bez cukru? Im więcej, tym lepiej. Ty narobiłeś sam cukier. A teraz czas na mleko, tylko muszę to jakoś otworzyć. Ale mocno zakręcona. O nie, przesadziłem. Nawet mleka nie umie otworzyć. Dajcie spokój, przecież otworzyłem. Mleka też nie będę żałować. Co tam dalej? A, mąka. Mam tu całą paczkę. Pachnie jak... babcik! Babciu, spójrz na niego. Bu! Zjawa pomocy! Babciu, serio, to ja, Aleks. Tylko z mąką na twarzy. Oj, przepraszam, nie poznałam. Mary, nie zrobiłam tego specjalnie. W moim cieście powinno być tyle mąki, co trzeba. Czas na wymieszanie. Nie będę robić tego trzepaczką. Rękami będzie lepiej. Mary, spójrz na niego jak zwierzę. Ludzie specjalnie wynaleźli trzepaczkę. To wspaniała rzecz. Można nią idealnie wymieszać ciasto. Nie zgadzam się. Nie da się zrobić w taki sposób idealnego ciasta. Do tego potrzebna jest specjalna maszynka. Właśnie, że nie. Te wszystkie wasze gadżety są bezużyteczne. Ja przygotuję swoje ciasto z miłością. Spróbuję. Dodam troszkę kakao. Będzie zdecydowanie lepiej smakować. Tylko spójrzcie, jak cudownie mi to wyszło. Czas to wstawić do piekarnika. Wspaniale. Teraz tylko troszkę czekamy. Ekstra. A ja coś przekąszę. O nie, ciastko mi wpadło do masy. Mam pomysł. A może zrobię spód z ciasteczek Oreo? Rozdrobniłem je na drobniutkie okruchy. Niezły pomysł. A teraz zabarwię ciasto na różne kolory. Tak będzie oryginalniej i smaczniej. Najważniejsze to wszystko dokładnie wymieszać. No i oczywiście spróbować. A teraz mogę to wszystko dodać do foremki. No i hop do piekarnika. Chwilę czekamy i torcik będzie gotowy. Mary, tylko ty zostałaś. Spokojnie, to będzie najsmaczniejsze ciasto, więc zajmie więcej czasu. Podoba mi się pomysł z kolorami, ale w moim torcie będzie ich znacznie więcej. Rozleję ciasto do małych miseczek, a następnie wymieszam je z barwnikiem. Tylko spójrzcie, jak pięknie mi to wyszło. A oto i tortownice. Ojej! Babcia tak twardo śpi, że nawet nie zauważyła swojego nowego nakrycia głowy. To było dosyć śmieszne. Ale dobra, wracam do ciasta. Do każdej z foremek wleję mieszankę w innym kolorze. No i oczywiście wszystkie po kolei upiekę. Oj, właśnie, upiec. Już pora wyciągać moje ciasto. Ale pachnie. Tylko spójrzcie. Mam tu taką półkulę, która posłuży jako podstawa do ciasta. Teraz trzeba ją zalać syropem truskawkowym. Ale użyję do tego specjalnej obręczy, która pozwoli na równomierne rozprowadzenie syropu. Nie może zabraknąć też kolorowej posypki. A
żeby to nie był zwykły torta suknia księżniczki, trzeba umieścić tu samą księżniczkę. Co o tym myślicie? Kate będzie zachwycona. Alex, co u ciebie? Okej. Mi też się wszystko upiekło. Zobaczcie, jakie słodkie serduszko zrobiłem. Pomiędzy warstwami tego biszkoptu będzie pyszny, płynny krem marshmallow. Nie macie pojęcia, jak bardzo to uwielbiam. No i dlaczego by nie spróbować, jak wyszło? Kate nawet nie zauważy. Ach, to jest arcydzieło. Co ty robisz? To dla Kate. Dajcie spokój, załatam tę dziurę. Mam jeszcze mnóstwo płynnego kremu marshmallow. Właściwie to pokryję nim całą powierzchnię tortu, żeby był bialutki. Ale to jeszcze nie wszystko. Udekoruję tort czekoladkami. Będzie i pyszny, i bardzo ładny. Czemu by nie dodać więcej słodyczy? Na przykład czekoladowych kulek i przepysznych M&M'sów. Tadam, mój tort jest gotowy. Możecie podziwiać moje dzieło sztuki. Dobra robota. Ja też już prawie skończyłam. Mam kolorowe biszkopty. Nadzieniem też będzie płynny krem marshmallow. I wiesz co, Alex? Podkradłeś mój pomysł. Też chcę, żeby mój tort był śnieżno-biały. Właśnie tak zamierzam zrobić. Ale to oczywiście nie wszystko. Dekoracją będzie kolorowa posypka, która musi równomiernie pokryć mój tort. Trzeba to zrobić bardzo ostrożnie, żeby nie upuścić ciasta. Rewelacja. Babciu, zamknij buzię, głupio to wygląda. To jeszcze nie koniec. Ostatnim akcentem będzie tęcza, którą umieszczę na wierzchu tortu. No i chmurki z bitej śmietany. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Nie mogę się oprzeć. Muszę umieścić też słodkiego jednorożca na torcie. Jest taki milutki. Nadszedł czas, aby wyłonić najlepszy tort. Kate, wybór należy do ciebie. Wow, wszystkie torty wyglądają pięknie. Babciu, zawsze chciałam mieć taki torcik, żeby móc sama podnieść tę obręcz. Co za piękno, genialny pomysł. Teraz pozostaje tylko skosztować. Jest idealny. A mogę zjeść też księżniczkę? Ojej. Czy to karton? Co za ohyda. A miałam nadzieję, że księżniczkę też da się zjeść. No dobra, spróbuję ciasto Alexa. Ale ja lubię czekoladki. Teraz spróbuję samego ciasta. Super, jest naprawdę pyszny. Został mi jeszcze tort szefowej Marii. Przyznam, że wygląda bardzo nietypowo i pięknie. No to odkroję sobie kawałek. Ojej, w środku jest też tęczowy. Ale super. Smakuje niesamowicie. Marii, gratuluję. To absolutna wygrana. Wygrałam, hurra! Tylko jeden Twix? Tak mało. Cóż, to i tak lepsze niż nic. Zjem chociaż to. Wygląda na to, że ktoś jest naprawdę głodny. Auć, ostrożnie, trafiłaś mnie prosto w czoło. I zrobię to ponownie, jeśli nadal będziesz mnie męczyć. Już coś wymyśliłam. Patrzcie na to. Boję się. Odłóż tę piłę. Spokojnie. Potrzebuję jej do pokrojenia Twixa. Ostrożnie, okruchy lecą we wszystkich kierunkach. Okej, już prawie skończyłam. Teraz muszę tylko zrobić ostatnie cięcie. Dzięki temu jedzenie batoników będzie o wiele bardziej komfortowe. Pobrudziłaś nas, spójrz na to. Przepraszam, wyszło przypadkiem, nie chciałam. Zobaczcie, jak wspaniale mi wyszło. Wydaje mi się, że jest więcej czekolady. Były 2 kawałki, a teraz jest 10. Super. Chciałabym, żeby Twix się nie kończył. To niestety nieuniknione, ale wszystko ma swoje plusy. Teraz ja mogę coś przekąsić. Najpierw pozbędę się opakowań. Całkiem nieźle sobie poradziłaś. Dzięki. Teraz mogę zjeść wszystko naraz i nic mnie nie powstrzyma. Jakie dobre. Dobrze, że mam jeszcze tyle batoników. Mam pomysł. Po co ci dziecięca butelka? Moja głowa. Dlaczego ciągle rzucacie we mnie przedmiotami? Przepraszam, po prostu musiałam zrobić czekoladowe mleko. Chyba się udało. Jestem pewna, że Twix będzie z nim smakował jeszcze lepiej.
O tak, to świetne połączenie. Chętnie bym spróbowała. Innym razem. Teraz moja kolej. Już wiem, co zrobić z taką ilością czekolady. Zacznę od zmuchnięcia wszystkich opakowań. Wow, jak ty to zrobiłaś, ale super! A teraz zacznijmy budować twierdzę. Przyda mi się szpachla i jakiś słodki cement. Czyli Nutella. Boże, tak ładnie pachnie. Jestem pewna, że krem będzie świetnym dodatkiem do Twixa. Zobaczcie, jak mocno trzyma moje słodkie smakołyki. Niewiele już zostało. I kończymy na samym szczycie. Super! Jaka wysoka wieża wyszła. Musimy jej spróbować. Dlaczego moja wieża się chwieje? Co wy robicie? Zaraz runie! Zatrzymajcie się natychmiast! O nie! Ojej, wygląda na to, że trzeba było jej posłuchać. Zaraz oberwiecie. Przepraszam, nie mogłyśmy się powstrzymać. Dobrze, że założyłam kaski, nic mi się nie stało. Wow, żelkowe oczy. Nie mówiłabym o swojej porcji w liczbie mnogiej. To jest tylko jedno oko. Ktoś znowu dostał najmniejszą porcję. A masz, nie ma w tym nic zabawnego. Po prostu żartowałam. Nie trzeba było mnie bić po buzi. Odegram się na tobie. Zobaczymy, czy spodoba ci się ten dowcip. Moim zdaniem wygląda przerażająco. Pomóż mi! Co się stało? To twoje oko? To straszne. Nie mogę na to patrzeć. Przerażające, prawda? Co się dzieje? Dlaczego rzuciłaś we mnie swoją gałką oczną? Oj! Chyba mój żart wymknął się spod kontroli. Pomocy! Nie mogę oddychać! Najwyższy czas na śniadanie. Te czekoladowe kulki są takie dobre. O Boże! Co to, oko? Dobrze, że to był zwykły żart. Już zdążyłam się wystraszyć. Swoją drogą, te oczy są pyszne. Z pewnością wam się spodobają. Szkoda, że nic mi już nie zostało. Więc teraz moja kolej. Mam nadzieję, że też mi posmakują. O tak, są pyszne. Uwielbiam żelki. Ej, gdzie z tymi rękami? To moja porcja. Wszystkie oczy są moje. Jakie miękkie i słodkie. Super. Tak jak lubię. Może jednak się podzielisz, skoro masz tak dużo. Tak, daj nam chociaż po jednym oczku, proszę. Przykro mi, ale nic już nie mam. Jest za późno. Czuję się troszkę dziwnie. Co się dzieje? O matko, co z moją twarzą? Wygląda na to, że ktoś zjadł za dużo żelków. Tylko jeden chips? Spójrzcie tutaj. Czy widziałyście kiedykolwiek 100 paczek chipsów? Widzę, że ktoś nie ma szczęścia. Zgadza się. Nie mogę nawet podnieść z tego chipsa. Co ona kombinuje? Potrzebuję szkła powiększającego. Dzięki niemu mogę wreszcie zjeść. Hurra, udało mi się złapać chipsa. Postaram się rozciągnąć tę przyjemność jak tylko mogę. No, chyba wszystko. Tak szybko? To nawet lepiej. Teraz ja. Jaka szczelna pokrywka. Nie mogę jej zdjąć. No dalej, otwórz się. Wygląda na to, że ktoś będzie głodny. Nie ma mowy. Nie zgadzam się na to. I tak zamierzam to otworzyć. Spójrzcie, udało mi się. Po co to podrzuciłaś? Żeby wam pokazać, na co mnie stać. Wow, super. To zasługuje na brawa. Oczywiście, jestem po prostu mistrzem w jedzeniu chipsów. Oj, moja głowa. Wszystko płynie mi przed oczami. Chyba potrzebujesz trochę więcej praktyki. Dobra, niech odpocznie, a ja tymczasem zjem swoje chipsy. Jesteśmy przyjaciółkami, pamiętasz? Podziel się ze mną. Chodzi mi o chipsy, nie opakowania. Przepraszam, nie słyszę, co mówisz. Aj, chyba wybrałam nieodpowiedni moment. Jakie to jest dobre, nie mogę przestać. Ostrożnie, prawie znowu mnie uderzyłaś. Koniec, dłużej nie wytrzymam. Aj, to
boli. Mam niesamowite szczęście. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Dobrze jej tak. Dostała to, na co zasłużyła. Brokuły. Mówicie poważnie? A ja zamiast brokułów mam jakieś nasiona? Co mam z tym zrobić? Nie mam pojęcia. Dobra, po prostu to zjem. Fu, nie mogę tego przeżuć. Co zamierzasz? Myślę, że trzeba to wsadzić do doniczki. Przestań tym w nas rzucać! Wystarczy! Muszę wykopać głębszy dołek, w przeciwnym razie roślina nie wykiełkuje. Ale przez ciebie jesteśmy całe w ziemi. Moje ziarenko też. Naprawdę myślisz, że coś z tego wyjdzie? Dowiemy się już niedługo, a tymczasem jedźcie swoje porcje. Fuu, to pachnie po prostu obrzydliwie. Nienawidzę warzyw. Są takie niesmaczne. Dobrze, że dostałam najmniejszą porcję. Muszę to szybko popić kolą. Dzięki temu poczuję się lepiej. O, daj mi tę puszkę. Muszę podlać moją roślinkę. Potrzebuję wilgoci. I co? To pomogło? Tak, zaczęła kiełkować. Nie do wiary. Fajnie. Więc smacznego. Kurczę, wiedziałam, że to tak się skończy. Żałuję, że to wyhodowałam. Nie lubię brokułów. Niedobrze mi od samego patrzenia. Jesteś cała pokryta ziemią. Ale udało mi się. Teraz ty. Chyba wiem, jak to wszystko zjeść. Spójrzcie, tam jest jakiś ptak. Naiwne, kupiły to. Łatwo je oszukać. Będę udawała, że to zjadłam, ale po prostu to wyrzucę. Myślisz, że mnie oszukasz? Nie ma mowy. Złapię to wszystko i dam ci z powrotem. Dobra, już prawie skończyłam. Został tylko jeden kawałek do zjedzenia. A co zresztą? Zebrałam wszystko specjalnie dla ciebie. Nie dziękuj mi. Kurczę, wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Zostałam przyłapana. Smacznego, nie przeszkadzaj sobie. Skittles są niesamowite. Nie wszyscy dostali duże porcje. No właśnie, ja dostałam tylko jednego cukierka. Masz pecha. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Wiem, co zrobię. Do czego potrzebny ci telefon? Zaraz się przekonasz. Po prostu powiększę trochę mojego cukierka. Wow, nie wiedziałam, że to możliwe. To nadal tylko jeden cukierek, ale za to jaki duży. Świetnie. Takiego cukierka też bym zjadła. Wasza kolej. Ja też mam świetny plan. Będę łapać słodycze ustami. Nie trafiłaś. No i dobra. Nie zwracaj na to uwagi. Nie mam zamiaru, bo wymyśliłam coś lepszego. Przestań, to moje cukierki. Sama je zjem. Od jakiego koloru zacząć? Jest ich tak dużo. Ten? A może powinnam zacząć od tego? A, wiem, co robić. Co to jest? Jeszcze nie wiem co, ale ona coś kombinuje. To loteria, która powie mi, co mam robić. W środku jest pomarańczowy cukierek. Co to oznacza? Tylko jedno. Już wiem, co wybrać. Chcę pomarańczowe cukierki. I jak smakują? Dobre? Bardzo. Teraz w ogóle nie przejmuję się tym, w jakiej kolejności zjadam swoje słodycze. Więc może ja zagram swoją loterię. Wow, zobaczmy, co tu jest. Ojej, wyciągnęłaś szczęśliwą piłeczkę. Tak bardzo marzyłam o ogromnym cukierku i wreszcie moje marzenie się spełniło. Super. Spójrzcie, w środku jest dużo więcej cukierków. Podzielmy się nimi, co? To świetny pomysł, nie mam nic przeciwko, częstujcie się. Dzięki. Są pyszne. Nie, wypuśćcie nas. Oj, co to jest? Mia, spójrz. Tam są kłódki. 1, 2, 3, 4, 7. Aj!
Oh my God. Coś tam jest. Trzeba to sprawdzić. Może pociągnijmy za tę linę. No dobra. Ciekawe, co tam będzie. Wow, to Skittlesy. Wiadro pełne cukierków. Ale to jest dobre. Mia, sprawdź swoje wiaderko. Zaraz się dowiemy, co jest w moim. Mam nadzieję, że też słodycze. Orety, co to jest? Fuj! Wyglądasz przezabawnie. Masakra. Ale zaraz, coś tu jest. Mari, to klucz. Zaraz się stąd wydostaniemy. Do której kłódki pasuje? Chyba do tej. Tak, zgadza się. Przytulasek? Oj, lepiej nie. O, następne zadanie. Trzeba sprawdzić, z czym mamy do czynienia. Kto tworzy? Kamień, nożyce, papier, ty. No dobra, zobaczmy. Co to jest? Aj, tam są robaki. Uspokój się, przecież się nie zjedzą. Musimy zdobyć klucz. Dobra. Fuj, masakra, obrzydlistwo. Mam. Ale co to jest? Nie wygląda jak klucz. Trzeba to sprawdzić. A, już rozumiem. To kot od drugiej kłódki. Widzisz? Otworzyła się. Hurra, mamy to. Ciekawe, co nas teraz czeka. Patrz, pudełko, z którego wystają słomki do koktajlu. Yummy. Nie chcę tego pić. No dobra, ja pierwsza. Fuu, to jest obrzydliwe. Nie da się tego pić. Dawaj, Mari, teraz ty. Wow, to jest naprawdę dobre. Pycha, chcę jeszcze. Co jest? Poczęstujesz mnie? Nie, to moje. Ach, jakie to pyszne. Ale klucza nie ma. Musi być w twojej szklance. No nie. Dobra, czego się nie robi dla wolności. O! Jest i kluczyk. Znalazłam go. Pospieszmy się i otwórzmy trzecią kłódkę. Hurra, świetny z nas zespół. Co to? Otworzysz? Nie. Znowu muszę zaczynać. O, to czekoladowa babeczka z orzechami. Jaka pyszna. Ej, Mia. Dobra, moja kolej. O, jakiś pistolet. Ciekawe, jak działa. Ej, uważaj z tym. Nie martw się, trzymaj. I jak to działa? Dziwny jakiś. Dobra, nie mamy czasu. Otwórz ostatni safe. Sprawdźmy. Fuu, to kawałek śmierdzącego sera. Zaraz zwymiotuję. Wiem, co z nim zrobić. Ojej, zamienił się w tęczowy tort. Tylko spójrz. Z chęcią go zjem. Jest pyszny. A ja? Oczywiście. Proszę bardzo, masz połowę. Miam, miam. Ups. Co się dzieje? Zadławiłaś się? Pomogę ci. Mia, to klucz. Hurra. Pospieszmy się i otwórzmy kłódkę. Super, znowu nam się udało. Jeszcze raz? Zobaczmy, co tam jest. Czas na wyliczankę. Ene due rike fake. Co, ja? No dobra. Ojej, tam coś się rusza. To mysz! Boję się myszy. Dobra, wdech i wydech. Spokojnie. Znalazłam. Znowu jakiś kot. Kłódka numer 5. To było łatwe. Do dzieła. Znowu słomki. Może tym razem dostanę coś smacznego. Zaczynam. No dobra. Wow, to kola. Uwielbiam kolę. Ale klucza w niej nie ma. No to teraz ja.
Fuj, co za ohyda. Nie dam rady tego pić. Bingo! Ale mam pomysł. Wezmę magiczny pistolet. Teraz na pewno tam jest coś smacznego. Powodzenia. O tak, to pyszny koktajl. No i co? Nic nie ma. Dobra, żartowałam. Tu jest klucz. Marii, mogę ja to zrobić? Hurra! I następne zadanie za 3, 2, 1. Działamy! Oho! Otwiera pierwsza. Nie, twoja kolej. No dobra, co tu jest? Ojej! Co to takiego? Ale cię urządzili! Twoja kolej. Okej, otwieram. O kurczę! Teraz to ciebie nieźle urządzili. O nie, to farba. Czego się śmiejesz? Otwieraj. Nie chcę. Losujmy. Raz, dwa, trzy. Remis. Zrobimy to razem. Oto i on. Ostatni klucz. Hurra, wolność nadchodzi. Gratulacje, zdobyłyście ostatni klucz. Pora otworzyć. Tak, udało nam się. Juhu! Wolność!